Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Ja nazywam się Iwona Plater. Kontynuujemy nasze spotkania, których gospodarzem i przewodnikiem jest błogosławiony Jakub Alberione, a wraz ze mną dzisiaj jest jego duchowy syn, ksiądz Mariusz Górny, paulista. Szczęść Boże. Witam księdza serdecznie. Ksiądz Mariusz jest biblistą, jest też osobą, która była bardzo zaangażowana w dzieło Towarzystwa Świętego Pawła, czyli w powstanie nowego przykładu, najnowszego pełnego przykładu z języków oryginalnych, tak zwanej Biblii Paulistów. Proszę księdza, spotykamy się trochę w szczególnym kontekście, dlatego że miały być targi wydawców katolickich, tych targów nie ma, 24-27 września i my spotykamy się tak naprawdę w ostatnim dniu targów. Gospodarzem tych spotkań, poprosiliśmy go o to w przestrzeni duchowej, jest wasz założyciel, błogosławiony Jakub Alberione. Jeżeli ksiądz pozwoli, to tak jak to robimy teraz w tych dniach, ja zacznę nasze spotkanie cytatem waszego założyciela, który mówił tak. Powiecie, że Ewangelia jest trudna. Nie, nie jest, ponieważ Pan przeznaczył ją akurat dla naszego umysłu, tak jak chleb przeznaczył dla żołądka. Gdy jesteście smutni, otwórzcie Pismo Święte, a znajdziecie fragment, który was pocieszy. Podobnie, gdy macie wątpliwości i obawy. Postępujcie tak jak święci, którzy z każdą wątpliwością czy obawą szli do źródła. Bóg kieruje i prowadzi. Ileż razy to widzieliśmy. Chciałabym księdza zapytać o taką rzecz, która nam teraz towarzyszy i de facto była przyczyną odwołania targów. Jesteśmy nadal, nie chcę powiedzieć w samym sercu, no bo to już nie serce, tylko może obrzeże, miejmy nadzieję, ale pandemii koronawirusa. Boimy się, obawiamy się, towarzyszą nam lęki, jesteśmy rozbici jako wspólnota, nosimy maseczki w przestrzeni publicznej, nie widzimy się. Jak w tym kontekście tego, co się dzieje, jak spotkać się w przestrzeni Pisma Świętego? No akurat jeśli chodzi o temat lęku, to jest on częsty, powiedzmy, w Piśmie Świętym. Człowiek ma różne motywy, aby obawiać się, bać. I nawet, to taka ciekawostka może, ale takim najczęstszym zakazem, jaki słyszymy w Piśmie Świętym, to jest właśnie zakaz, można tak powiedzieć, bania się. Nie lękaj się, nie bój się. To tego typu zwrot powtarza się ponad 300 razy w Piśmie Świętym. Te słowa słyszymy i ze strony anioła do Najświętszej Maryi Panny, święty Józef słyszy te słowa, apostołowie, nie bójcie się, jestem z wami i tak dalej. Znaczy, najczęstszym jakby takim zakazem jest właśnie zakaz bania się, zakaz strachu i zachęta właśnie przede wszystkim do ufności, do tego, że Pan Bóg jest z nami także i w tych trudnych, powiedzmy, dla nas rzeczywistościach, jakie by one nie były. I właśnie tej ufności, że jakby to zwycięstwo jest po stronie dobra, po stronie Boga. No oczywiście w Piśmie Świętym tutaj to wiąże się także z tą nadzieją na zmartwychwstanie, na życie. Wiadomo, że tym ostatecznym motywem strachu może być właśnie utrata wszystkiego, czyli właśnie rzeczywistość śmierci, prawda? Strach to zawsze jest związany jakoś z tym, że boimy się, że coś stracimy, że może nam się stać coś złego. I właśnie jakby tą odpowiedzią Pisma Świętego jest właśnie ufność, jest zaufanie Pisma Świętego, także sam Chrystus, zresztą szczególnie w momencie Ogrójca jest nam ukazany jako ten, kto się boi, z głośnym wołaniem, płaczem zanosi swoje modlitwy do Boga i zostaje wysłuchany właśnie nie tyle przez to, że Pan Bóg wystawia kohorty aniołów, żeby go obronili przed Rzymianami, ale właśnie w ten sposób, że także te sytuacje, które są motywem strachu w przypadku Chrystusa, właśnie rzeczywistość śmierci, rzeczywistość krzyża, mogą być dla nas, czy jako chrześcijanie jesteśmy wezwani właśnie do tej nadziei, że będą dla nas drogą ku zmartwychwstaniu. Chrystus zwycięża śmierć, nie unikając jej, ale właśnie tworząc z niej drogę ku,
ku życiu. I Pismo Święte często właśnie w ten sposób zachęca nas do ufności, że mimo wszystko, pomimo tego, że są różne motywy właśnie do tego, żeby się bać, żeby się obawiać, właśnie my tę ufność mamy położyć w czymś innym. I no tu jest ta perspektywa życia chrześcijańskiego, która jest otwarta właśnie na, przede wszystkim na życie wieczne. No, na poziomie ludzkim, ziemskim te motywy może nie są zawsze takie wystarczające, ale mam też tę ufność, choćbym przed ciemną doliną, Pan Bóg jest ze mną, to psalm. Czy... Jest wiele właśnie tych słów Pisma Świętego, które zachęcają nas do ufności, właśnie ukazując tę obecność Boga z nami także w tych trudnych momentach. Z tego, co ksiądz mówi, można by wyciągnąć wniosek, że Pismo przedefiniowuje trochę naszą percepcję, że pozwala nam inaczej spojrzeć na pewne kwestie, niejako sięgnąć do rdzenia i też skonfrontować się z tym, czy faktycznie wierzymy w życie pozagrobowe, czy faktycznie jest to dla nas perspektywa. No tak, no Pismo Święte jest właśnie tą księgą, która pozwala nam zastanowić się nad całą rzeczywistością naszego życia otaczającego na świata po to, żeby zobaczyć może coś więcej niż tylko na co dzień, powiedzmy, możemy tak w normalnym, codziennym życiu dostrzec czy zrozumieć właśnie. Pismo Święte ma być tą księgą, która ma nam pomóc spojrzeć na życie w jakiejś szerszej perspektywie, właśnie tej perspektywie Bożej, w perspektywie powołania, które człowiek otrzymał, czyli powołania do życia wiecznego. Nie tylko do tego, żeby przeżyć tych kilkadziesiąt lat w miarę dobrze na tym świecie, ale właśnie, żeby przez to życie na tym świecie dojść do pełniejszego życia. To jest perspektywa Pisma Świętego. Wy, Pauliści, bardzo często w różnych swoich książkach, publikacjach, także w treściach, które publikujecie w internecie, czyli w materiałach multimedialnych, mówicie o czymś, co można by sprowadzić do wspólnego mianownika jako leczenie percepcji, jako umiejętność rozpoznawania prawdy w świecie, w którym jesteśmy otoczeni, tak jak papież mówił z okazji 54. Dnia Środków Masowego Przekazu. My jesteśmy wystawieni na różnego rodzaju zwodnicze opowieści, opowieści pokusy, opowieści nieprawdziwe. Czy czytanie Pisma Świętego właśnie na tym poziomie, chyba chciałabym powiedzieć nadprzyrodzonym, bądź co bądź, no jesteśmy też zanurzeni w tym poziomie jako ludzie, czy ono faktycznie nas leczy? Pismo Święte właśnie jest tą księgą, która się jest czytana w Kościele, potrafi nas formować, czy no, jesteśmy zachęceni do tego, aby je czytać po to, żeby formować swoje myślenie, swoje rozumienie rzeczywistości, swoje emocje, także swoje dążenia. To jest właśnie poniekąd taka główna myśl księdza błogosławionego Jakuba Albedione, założyciela naszego zgromadzenia, kiedy on ukazuje nam Chrystusa jako drogę, prawdę i życie, interpretując te trzy słowa, droga, prawda, życie, także w tych kategoriach nauczyciela, który ma kształtować nasze myślenie, prawda, naszą drogę, czyli właśnie nasz sposób działania, życie, nasze emocje także. I niewątpliwie Pismo Święte może być tutaj dla nas właśnie taką pomocą właśnie w zdobywaniu tej nowej percepcji, powiedzmy, otaczającej nas rzeczywistości. Święty Paweł zresztą w liście do Rzymian, kiedy opisuje życie chrześcijan, na czym to nowe życie chrześcijańskie polega, właśnie mówi przede wszystkim o tym, że nie opiera się ono na przykazaniach, czyli na jakimś wypełnianiu pewnych norm tylko, ale właśnie ma być ono nieustannym poszukiwaniem tego, jaka jest wola Boża, przemienianiem naszego sposobu myślenia. Nie dostosowujcie się do mentalności tego świata, do sposobu myślenia tego świata, ale przemieniajcie swój umysł. No właśnie. I tutaj jest miejsce na Pismo Święte na pewno właśnie. Czytając Pismo Święte poznajemy jakby to nowe myślenie, poznajemy jakby tę nową percepcję rzeczywistości właśnie w perspektywie nie tylko tych sukcesów ziemskich, powiedzmy, ale także właśnie w tej perspektywie Bożej. Kontynuując wątek tego, co w tej chwili przeżywamy, czyli pewnej niepewności związanej ze wspólnotą. Przed naszą rozmową myślałam o tym, że bez wątpienia łączy nas przyjmowanie Komunii Świętej. Ciało Chrystusa przyjmowane przez każdego z członków Kościoła, tych, którzy są w łasce, tworzy z nas jedno ciało. Ale czy możemy tak powiedzieć o czytaniu Pisma Świętego? I tutaj nawet nie mam na myśli tego w Kościele, we wspólnocie, bo wtedy w naturalny sposób jesteśmy razem.
Ale jeżeli my indywidualnie modlimy się Pismem, bierzemy święty tekst na medytację, czy to tworzy z nas wspólnotę? No, jest to to samo Pismo Święte, nawet jeżeli w samym Piśmie mamy różne głosy, choćby sam fakt, że mamy cztery Ewangelie, to już mówi nam o pewnej różnorodności w samym Piśmie Świętym, ale jest to właśnie to, ta księga, w której Kościół się rozpoznał, dlatego ją uznał właśnie za Pismo Święte, rozpoznał właśnie tę prawdziwość naszej wiary i no, jeżeli czytamy to Pismo Święte właśnie w Duchu Bożym, to jest jeden Duch, który otrzymujemy, który ożywia Kościół i na pewno, myślę, powinno budować właśnie naszą jedność. Ale na pewno no tutaj przy czytaniu Pisma Świętego jest ważna też właśnie ta intencja, aby czytać ją, aby to Słowo Boże czytać, aby tę księgę czytać w duchu Kościoła, po to, aby nas właśnie samych siebie budować, starać się przyjąć myśl Bożą w stosunku do nas, do świata. Bo oczywiście Pismo Święte można też czytać i w takim duchu bardziej polemicznym, przeciwko komuś. Nawet w samym Piśmie Świętym, chodzi w Księdze Przysłów, kiedy jest mowa akurat tam nie tyle o Piśmie Świętym, co o słowach mądrości. Jest takie przysłowie, które nam mówi o mądrości jako o broni groźniejszej od innych możliwych, powiedzmy, broni, właśnie po to, żeby komuś zaszkodzić. Można i tak czytać Pismo Święte, ale to na pewno nie jest ten sposób czytania, do którego jesteśmy zaproszeni jako chrześcijanie. Znaczy, nie jest to, a my jesteśmy zaproszeni właśnie do tego, aby z Pisma Świętego czynić Księgę Życia, starać się właśnie kształtować temu Słowo, które przez tę Księgę do nas przemawia. Zadam księdzu takie pytanie, które być może zainteresuje różnych naszych odbiorców, bo to nie tylko osoby związane z Towarzystwem Świętego Pawła czy z edycją, tylko pochodzące czy mające korzenie w różnych szkołach duchowości. Można czytać Pismo Święte na różne sposoby. Jest wiele szkół modlitwy tym tekstem, świętym tekstem. Co mówi Jakub Alberione? Jak uczy Jakub Alberione ma za sobą całe doświadczenie wieków Kościoła, czerpie obficie właśnie z tradycji monastycznej, i z tradycji jezuickiej, z różnych tradycji wcześniejszych i zachęca właśnie do medytacji Słowem Bożym właśnie w tej triadzie tych trzech tytułów Chrystusa. Droga, prawda, życie. Kształtować umysł, kształtować serce, kształtować swoją wolę. A jakby ktoś chciał się zacząć modlić, używając, korzystając z waszej metody, to co powinien zrobić? Taka pigułka, taki przepis dla tych, którzy jeszcze nie spróbowali, a widząc liczne Biblie paulistów, mnie zawsze wzrusza to, że wychodzicie naprzeciw odbiorcy, oferując naprawdę, no, pokażę tutaj, mimo że będziemy o tym jeszcze mówić, w przeróżnych formatach, w przeróżnych wielkościach, z dodatkami, które pozwalają na jak najgłębszy, jak najłatwiejszy kontakt z tym tekstem, więc w pigułce. Co by ksiądz powiedział osobie, która pyta, a jak mam się zacząć modlić po waszemu? Nie, no przede wszystkim trzeba tekst przeczytać, trzeba starać się zrozumieć jego bezpośrednie znaczenie, treść tą, powiedzmy, literalną. Stąd właśnie też i w tym naszym tłumaczeniu taki nacisk położyliśmy na komentarze, na przypisy właśnie po to, żeby ułatwić zrozumienie tego tekstu. No a później właśnie jakby w oparciu już o to, co zrozumieliśmy, jest miejsce także dla emocji, dla wyobraźni, dla naszej modlitwy po prostu, naszych intencji. Pismo Święte właśnie czytamy, chcąc zrozumieć to, co ono mówi, ale po to później, aby zrozumieć, co ono mówi dla mnie. Ja w jaki sposób ja też powinienem przemienić moje życie, bo w sumie także sam Jezus, kiedy mówi o Słowie Bożym, to mówi nam, jest choćby ta przypowieść o siewcy, że to ziarno może być przyjęte przez jakąś glebę, w której zaczyna wzrastać, ale później może szybko uschnąć, więc tutaj jest kwestia, że nie chodzi tylko o to, żeby zrozumieć i przeczytać i zrozumieć, ale też później, żeby starać się wcielić to w nasze życie, czyli właśnie słuchać i praktykować, słuchać i wprowadzać w życie. To są jakby te
dwa aspekty, które są zawsze istotne właśnie przy lekturze Pisma Świętego, także w tej naszej metodzie. Właśnie prawda, czyli treści, ale też później właśnie droga i życie, czyli właśnie i sposób przeżywania pewnych rzeczywistości i praktyka tych rzeczywistości. Co powinienem zmienić w moim życiu? Co powinienem uczynić, skoro Słowo Boże mówi właśnie to, a nie co innego do mnie dzisiaj? To ciekawe, że nawiązał ksiądz do tej Ewangelii o tym ziarnie, które jest rzucane na różnego rodzaju glebę. I tam jest bardzo frapujący fragment, kiedy Pan Jezus wyjaśnia już uczniom, o co chodzi. Ja miałam wrażenie, to troszeczkę jest taki oddźwięk tego, o czym ksiądz mówił, że staram się zrozumieć te problemy, które Jezus wyjaśnia, i w pierwszym mówi, że diabeł przychodzi i zabiera z serca słowo. Czyli tam jest pokusa bierności. Ci ludzie nic nie zrobili, oni nie zajęli aktywnej postawy. Jezus nic nie mówi o jakimkolwiek sprzeciwie, czyli faktycznie, jeżeli my nie zaangażujemy się, w drugim z kolei mówi, że nie mieli korzenia i uschli, i tam jest pokusa powierzchowności. Tak. Więc no stąd właśnie, tak jak mówię, nie tylko przeczytać, nie tylko zrozumieć, ale no właśnie to ma być słowo, które ma przemieniać nasze postępowanie, czy nawet w jakichś drobnych rzeczach, ale kiedy czytamy, warto od razu się zastanowić nad tym, co konkretnie dzisiaj to słowo mówi do mnie w tym miejscu, w tej sytuacji, w której się znajduję właśnie. Co zmienić, w jaki sposób postępować. No wtedy dopiero rzeczywiście ta lektura Pisma Świętego jakby znajduje ten właściwy sens i może rzeczywiście nas przemieniać, otwiera nas właśnie na tę pomoc Bożą też, bo właśnie czytamy w Duchu Świętym i ten Duch Święty nas może wspierać wtedy, kiedy się otwieramy na Niego, kiedy rzeczywiście mamy tę chęć, aby podejmować jakieś działanie. Czyli nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, tak. Jest taki obraz też w księdze wyjścia, kiedy Izraelici wychodzą z Egiptu, później idą przez pustynię, jest taki obraz walki z Amonitami Izraelitów. I tam właśnie może to jest ciekawy obraz właśnie modlitwy i także lektury Pisma Świętego. Mianowicie jest z jednej strony Jozue, który walczy z tymi przeciwnikami Izraela, a z drugiej strony jest właśnie Mojżesz, który modli się. I właśnie ten tekst był zawsze interpretowany w ten sposób, że potrzebne są właśnie te dwa aspekty. I znaczy sam Mojżesz, gdyby tylko się modlił, to by z Amonitami nie zwyciężyli, ale sam Jezue, jeżeli tylko walczy i brakowałoby tej modlitwy Mojżesza, no to też wtedy zaczynają przegrywać. Potrzebni są nawet ci, którzy pomagają Mojżeszowi, aby wznosił ręce ku niebu, podtrzymują jego ręce, żeby dopiero Jozue jakby tą swoją walką mógł odnieść sukces. Także ja myślę, to jest zawsze też i rzeczywistość czytania Pisma Świętego. Znaczy nie wystarczy tylko jeden aspekt, ale potrzebne są właśnie te różne aspekty. A przede wszystkim właśnie słuchać, zrozumieć, ale też później starać się przemieniać siebie samego i właśnie swoje postępowanie. Kontynuujemy naszą rozmowę i teraz, proszę księdza, przechodzimy już do konkretów operacyjnych. To znaczy już czytamy Pismo Święte i podzielę się swoimi wątpliwościami, ale nie są one bynajmniej indywidualne, bo wiele osób je zgłasza. A mianowicie są różnice w przekładach. I teraz osoba, która bierze taki tekst na modlitwę, na medytację i nie daj Boże jeszcze rozłoży sobie trzy tłumaczenia, nie chcę powiedzieć wydania, bo to nie chodzi o wydanie, chodzi o przekład. Powiedzmy, Biblia Tysiąclecia, najszacowniejszy Jakub Wujek i znakomita Biblia Paulistów. I zderza się z różnymi, niekiedy zmieniającymi kontekst przekładami, z różnymi tłumaczeniami. Konkretny przykład. Kiedy w Księdze Jeremiasza jest taki fragment, Jeremiasz 27-9, i w waszym tłumaczeniu, w tłumaczeniu paulistów, jest mowa o tym, że Jeremiasz jest zwiedziony, oszukany, czyli... I on o tym mówi, pełen bólu, bo no wiadomo, że nie miał lekko Jeremiasz i bynajmniej Pan Bóg go nie oszczędzał. Natomiast w Biblii Tysiąclecia jest, że został uwiedziony. I to naprawdę zmienia charakter i jego skargi, i tego, co się działo wcześniej. Dlatego, że
ja byłam zdumiona, widząc te różnice, bo w jednym przypadku widzę kogoś, kto niejako tęskni do relacji pełnej miłości, pełnej jakiejś kokieterii, pełnej starań, a tu zostaje oszukany. I proszę mi teraz powiedzieć, skąd te różnice, skąd te interpretacje i co osoba modląca się tym tekstem ma z tym zrobić? To znaczy, już sam fakt, że są różne tłumaczenia, świadczy o tym, że tłumaczenie zawsze też pewną interpretacją. I tak jak już wspominałem, że od samego początku Pismo Święte proponuje różne interpretacje różnych rzeczywistości związanych z, nawet choćby z Jezusem, przez fakt, że mamy cztery różne Ewangelie, nie jedną, ale właśnie cztery różne, i jeszcze o Jezusie mówi się także w innych pismach Nowego Testamentu. Święty Paweł może coś jeszcze innego wniesie. Właśnie dlatego, że jakby rzeczywistość Boża, rzeczywistość, o której Pismo Święte mówi, jest bogatsza od nawet tego, co moglibyśmy tak po prostu wyrazić jakimiś jednoznacznymi definicjami czy wypowiedziami. W każdym razie, różność tłumaczeń pokazuje właśnie też na to bogactwo, czy na różne możliwości. Także rzeczywiście tłumaczenia żydzi na przykład dlatego przyjmują taką zasadę, że w liturgii, we wszystkich takich oficjalnych jakichś momentach życia wspólnoty wiary, oni zawsze czytają tekst w języku oryginalnym. My, chrześcijanie, natomiast jakby nie mamy problemów z tym, żeby tłumaczyć Pismo Święte na różne języki, z tą świadomością, że każdy tłumaczy nie z pewną interpretacją. Także myślę dlatego, że może więcej ufności pokładamy nie tyle w samym tekście, co właśnie we wspólnocie Kościoła, w Duchu Świętym. Wiemy, że no właśnie musimy otworzyć się na tego Ducha Świętego, aby nas prowadził i że nas będzie prowadził, pomimo tego, że sposób rozumienia poszczególnych tekstów może być różnorodny. I też mówimy też o takim pryncypium jedności Pisma Świętego, że nie możemy wyrywać tylko poszczególnych tekstów i jakby absolutyzować je, ale mamy patrzeć na jakby całą perspektywę, znaczy na całość Pisma Świętego i także właśnie czytanego w całej tradycji też życia Kościoła, wspólnoty wiary. Natomiast właśnie różnorodność tłumaczeń pokazuje nam też ten fakt, że rzeczywiście można na różne sposoby ten sam tekst oryginalny tłumaczyć na różne języki. W tym przypadku, jeżeli chodzi o Jeremiasza, zwieść czy uwieść, tam na pewno w oryginale jest słowo, które może mieć ten wymiar taki miłosny, właśnie relacji między kobietą a mężczyzną, relacji uczuciowej. Natomiast, no właśnie, czy bardziej kładziemy tu nacisk na tę relację miłości, która na pewno u Jeremiasza jest, do której on wielokrotnie nawiązuje, także wtedy, kiedy mówi o Izraelu, o relacji Izraela, czyli całego ludu Bożego ze swoim Bogiem, właśnie choćby opisując pobyt Izraela na pustyni, tam opisuje ją właśnie w tych kategoriach narzeczeństwa, życia małżeńskiego i tak dalej. Natomiast ten tekst tak czy inaczej, bez względu na to, czy bardziej położył nacisk na ten aspekt emocjonalny, czy nie, no to jest jednak pewnym lamentem Jeremiasza, który tak czy inaczej, nawet jeżeli to interpretujemy w kategoriach właśnie takich bardziej romantycznych, powiedzmy, to jest to jakby jego lament, jego wyrzut w stosunku do Boga, że właśnie Bóg go zwiódł, uwiódł, ale oszukał ostatecznie. Więc ja myślę, że to tak czy inaczej w każdym tłumaczeniu jest oddane, chociaż oczywiście akcenty są tutaj różne. Zresztą ja myślę, że w naszym tłumaczeniu, nawet jeśli jest przetłumaczone zwiód, tak? To w komentarzu czy w przepisie jest tam też informacja, że to słowo można rozumieć też bardziej w takich innych kategoriach. Proszę księdza, nie koniec na tym, bo mnie nurtuje pytanie, to co mam zrobić, bo to jest warstwa translatorska, warstwa interpretacyjna, warstwa związana z współistnieniem różnych przekładów, ale co ja mam zrobić na modlitwie?
jeżeli niebacznie przeczytałam dwa różne tłumaczenia. Ja myślę, że to nie jest złe. To wręcz przeciwnie, no, poszerza naszą możliwość rozumienia tekstu. Czyli mogę wybrać? Czyli mogę pójść wybrać za tym, co mi w sercu i poznać gra? Jedno i drugie. Zresztą, kiedy chcemy poznać Pismo Święte, też można korzystać, dobrze jest skorzystać z różnych komentarzy, które jeszcze poszerzają jakby wiedzę o tym tekście, jak można go rozumieć. Często naprawdę, ja pamiętam nawet w trakcie tych naszych dyskusji, w trakcie prac nad tłumaczeniem, jeden z księży kiedyś właśnie zwracał uwagę na to, że w danym tekście można by było jeszcze zobaczyć taki aspekt, taki aspekt, taki aspekt, tam kilka różnych aspektów wymienił, których w tłumaczeniu no nie widać, nie? No, a tutaj drugi ksiądz, który to tłumaczy, właśnie mówi, no wiesz, ja bym jeszcze tam zobaczył i dodał jeszcze jakieś inne aspekty, jakie są możliwe, ale teraz mi zaproponuj lepsze tłumaczenie. No i tutaj właśnie wyszedł problem, że każde tłumaczenie, no... Często też w oryginale mamy grę słów, szczególnie w tekstach poetyckich i wielokrotnie nawet zdarza się, że widać, że autor specjalnie pozostawił tekst, który można tłumaczyć na różne sposoby, który jest dwuznaczny, który właśnie ma jakby troszeczkę poszerzać horyzonty, a my na przykład w języku polskim nie jesteśmy w stanie tego w ten sposób podać. Nawet w Ewangelii według świętego Jana choćby na przykład, kiedy jest Jezus mówi Nikodemowi o tym, że ma się narodzić z wysoka czy na nowo. No akurat jest użyty taki zwrot w języku oryginalnym, w języku greckim, w którym jest ta Ewangelia napisana, który dokładnie można zrozumieć i tak, i tak. I tam jest to takie niezrozumienie między Jezusem a Nikodemem. Nikodem oczywiście interpretuje to jako ponowne narodziny. Podczas Jezus później powraca do tego tematu, że trzeba się narodzić z wysoka, prawda? Ale no właśnie, tego już po polsku tak wprost samym tłumaczeniem nie da się oddać. To już trzeba właśnie jakiegoś komentarza, przypisu, bo no, w języku greckim nie bez motywu autor użył takich, a nie innych słów, które są dwuznaczne. No i tego już w tłumaczeniu tak wprost oddać nie można. Proszę księdza, pozostając jeszcze na chwilę przy tych potyczkach tłumaczeniowych jest druga rzecz. Ja nie mogę o nią nie zapytać, bo tam już rozbieżność jest gigantyczna. A mianowicie jest to fragment, w którym Pan Jezus mówi o tym, że gdzie jest padlina, to gromadzą się i sępy. I to jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Natomiast jeżeli chodzi o was, o paulistów, to po pierwsze są orły, idąc za wujkiem orłowie, on używa takiego przepięknego, archaizującego czy archaicznego już w tej chwili polskiego. Może wtedy nie było to archaiczne. Nie, wtedy nie było. Dla nas to jest przepiękne przez to. I mamy u Mateusza, u paulistów zwłoki, natomiast u Łukasza mamy ciało. Tak. Mhm. I jaki obraz przyjąć? Więc przede wszystkim, no tu jest właśnie problem z tłumaczeniem, ponieważ w języku greckim mamy słowo, które oznacza i orły, i sępy. Akurat no, Grecy nie rozróżniali tego, jak my według sposobu żywienia się, może orły i sępy są do siebie podobne, należą chyba do tej samej rodziny w sumie jako... Są to ptaki drapieżne. No nie. Nie, ale nawet z punktu widzenia biologicznego nie są takie odległe od siebie. Tylko natomiast niewątpliwie z czym nam się kojarzą, prawda? I my jakby poszliśmy za tradycyjnym tłumaczeniem starożytnym, gdzie raczej ten obraz był interpretowany w kategoriach takich, że chrześcijanie zgromadzą się wobec Chrystusa i tak jak orły wznoszą się w górę, tak i oni mają wznosić się w górę ku Chrystusowi i tak dalej. W momencie zmartwychwstania. To jest obraz starożytny, który znajdujemy u różnych autorów starożytnych. Natomiast to raczej jest nie tak dawno, bo może za 200 lat temu, gdzie zaczęto interpretować to też jako pewne przysłowie i
jest to z punktu widzenia samego tekstu możliwe, w sensie, znaczy w tym sensie, że tak jak mówię, aetos to jest i orzeł, i sęp w języku greckim, więc można to zinterpretować też i w ten sposób, bo tam jest mowa o sądzie Bożym, że tam, gdzie pytanie jest o to, gdzie ten sąd się odbędzie, więc odpowiedź jest taka, że tak jak sępy znajdują padlinę, tak i chrześcijanie, czy wszyscy będą mogli znaleźć to miejsce sądu. No to są różne interpretacje. My też chyba w komentarzu podajemy troszeczkę więcej, jak można ten tekst zrozumieć. Dlaczego jest inaczej u Marka i u Mateusza i Łukasza? Ponieważ w oryginale jest inaczej. W oryginale u Mateusza nie używa się słowa ani tu, ani tu. Padlina, niezbyt takie smaczne słowa, ale u Mateusza użyło się słowo ptoma greckie, które oznacza zwłoki, czyli ciało martwe. O. Natomiast u Łukasza użyło się słowo soma, które oznacza ciało, także i to ubóstwione, także i to, kiedy na przykład święty Paweł mówi o zmartwychwstaniu ciała, używa właśnie też tam tego słowa soma. No i po prostu człowieka także żyjącego, także dlatego u nas w naszym tłumaczeniu zachowane zostało to rozróżnienie, które jest też w językach oryginalnych tutaj. Proszę księdza, z całej tej naszej rozmowy bardzo mocno przebija taka konieczność, może nie konieczność, może potrzeba, albo to, że jest to po prostu dobre, czytać komentarze. Czy dlatego pauliści, no bo wykonaliście jakąś gigantyczną pracę, to jest projekt historyczny, jest to kolejny przekład i to z języków oryginalnych, całościowy, ogromna grupa biblistów, przeogromne zaangażowanie i właśnie bogactwem tego wydania są komentarze i przypisy. Co wam towarzyszyło, kiedy decydowaliście się na tak drobiazgowe, tak dogłębne, tak szczegółowe wyjaśnianie tego tekstu? To znaczy idea w ogóle była taka, żeby rzeczywiście zaproponować tekst, który jakby nie wymaga niczego więcej dla takiego podstawowego zrozumienia jego przesłania. Bo w Polsce mieliśmy już wtedy, kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym tekstem, no choćby Biblię Tysiąclecia, czy inne też tłumaczenia, które w sumie są dobrymi tłumaczeniami, które ten tekst biblijny nam prezentują. Natomiast jeśli nawet były tłumaczenia z jakimiś większą ilością przypisów czy komentarzy, to były to takie bardziej komentarze historyczne, stricte egzegetyczne. Natomiast brakowało po prostu czegoś, co by ułatwiało zrozumienie przesłania tekstu. I no, takie było nasze założenie. Chcieliśmy zaoferować Biblię w takim wydaniu, które pomogłoby zwykłemu czytelnikowi w przyjęciu jej przesłania, w zrozumieniu tekstu i właśnie we wprowadzeniu go w życie później. Oczywiście sam w sobie ten komentarz, nawet też mówię, może pozostawiać pewien niedosyt. No, zachęca. Jest zachętą do tego, aby może jakby pogłębić swoją lekturę, ale w każdym razie pomaga, myślę, przynajmniej takie było założenie, pomaga w takim pierwszym zrozumieniu tego, o czym ten tekst mówi. Szczególnie dlatego, że Biblia jakby nie było, była pisana wiele wieków temu i wiele tekstów, no nic, nie jest dzisiaj łatwych do zrozumienia, do przyjęcia tak po prostu bez jakiejś pomocy. Proszę księdza, ja mogę podziękować za tę rozmowę tak ubogacającą, ale przede wszystkim chciałam podziękować za to dzieło, bo daliście naprawdę współczesnemu człowiekowi do ręki coś, co było niesamowicie potrzebne. To znaczy możliwość właśnie takiego przyjacielskiego obcowania z tekstem, który no, przekracza jakiekolwiek zrozumienie, a tu się go uprzystępnia, tutaj się go czyni niejako członkiem rodziny przez te komentarze i przez to udostępnianie. No miejmy nadzieję, taki jest efekt tej naszej pracy. Na pewno no właśnie to jest nasze założenie, jakby nasz cel. Ułatwić dostęp do Słowa Bożego po to, żeby każdy mógł rzeczywiście pozwolić się kształtować temu Słowu dla lepszego życia tu na ziemi i właśnie w tej perspektywie życia wiecznego, do którego chrześcijanie są wezwani.
Proszę Państwa, proszę pozwolić mi, że jeszcze przypomnę, jak różne są wydania Biblii Paulistów. Są takie, które mają paginatory, żeby łatwo odnaleźć ulubiony tekst, czy łatwo znaleźć ten tekst, na którym nam zależy. To jest wydanie przepiękne. Tutaj jest też bardzo wygodne. Ono ma sztywne okładki, można z niego korzystać codziennie najlepiej, też ma paginatory, są komentarze, jest wygodna czcionka. W ogóle te pisma, to też w zasadzie powinnam księdza zapytać, bo wiem, że tu był cały proces tworzenia pracy nad tekstem pod kątem graficznym, tego, żeby był jak najbardziej czytelny, jasno rozłożony. No najwięcej pracy było na pewno nad tłumaczeniem i nad komentarzami, ale oczywiście tak, staraliśmy się go zaoferować, ten tekst zaoferować w takiej jak najbardziej czytelnej i łatwej formie. Mamy też wersję dla kobiet. Mamy wersję, które... No, Biblia jest też chroniona. Biblia chroni nas, my chronimy Biblię. Także różnego rodzaju etui. Ale proszę Państwa, najważniejsze jest to, żeby to, co się znajduje między tymi okładkami, trafiało do naszych serc i umysłów. I tego Państwu sobie życzymy. A księdzu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.